Siemano, z tej strony Skydum, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam wrażenie, że zawsze tak samo się witam. Ale dobra, to nieważne. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, która pozycja w FIFA jest najlepsza. Sprawdzę to dzięki turniejom, niesamowitym turniejom w FIFA. Jeżeli ktoś się nie domyśla, o co może chodzi, to chodzi o to, że po prostu zrobiłem drużynę napastników, środkowych napastników i tak dalej, czyli na przykład jeśli mamy napastników, to w drużynie są sami napastnicy. Tak powiem, jakby ktoś nie zrozumiał. Wy pamiętajcie, żeby zostawić lajka, ostatnio tyle zostawiliście, więc mam nadzieję, że to pobijecie. Dobra, i tu macie jeszcze subskrypcję, jeżeli ktoś jest nowy, to zostawcie ją. Nie stać się na wymarzony skład? No to zapraszam cię na supercoinsy.pl. Monety możesz kupić za pomocą wielu metod płatności, a dzięki unikalnej metodzie dostawy trafią one bezpiecznie na twoje konto. Nie zapomnij, że z kodem Skydum masz 5% zniżki. I pokażę wam na początku składy, więc tak wygląda skład napastników, tak wygląda skład lewych skrzydłowych, tutaj mamy środkowych napastników, tutaj mamy zwykłych środkowych pomocników, tak wygląda skład środkowych pomocników ofensywnych, tak lewych pomocników, tutaj macie skład prawych pomocników, tutaj prawych skrzydłowych, tutaj środkowych pomocników defensywnych, tutaj skład cofniętych lewych skrzydłowych, tutaj środkowych obrońców, prawych obrońców, tutaj cofniętych prawych skrzydłowych, lewych obrońców, no i niesamowitych bramkarzy. W przypadku bramkarzy na przykład musiałem pozmieniać statystyki. Co ja mówię? Pozycję, ponieważ nie musi być 17 zawodników z pola, więc musiałem im pozmieniać statystyki i tak na to samo wychodzi. Statystyki, co ja mówię? Pozycję i tak na to samo wychodzi, bo overallne same się pozmieniały, więc tak to wygląda. A na przykład w przypadku drużyn z pola, no to na przykład ustawiałem najwyższego zawodnika na bramkę i też żeby nie był jakiś super dobry, bo na przykład ustawić Ronaldo na bramkę to trochę by było bez sensu, bo napastnicy dużo by stracili. A i jeszcze jedno, jeszcze jest drużyna Lazio, bo trzeba było 16 drużyn, musiałem jedną dać jakąś randomową, dałem jakichś słabiaków totalnych, żeby przegrali wszystko i najwyżej jedna grupa będzie o wiele łatwiejsza. Dobra, a teraz przechodzimy do grup. A grupy wyglądają następująco. W grupie A, no i nie pamiętam tych drużyn. A dobra, jeszcze jedno, jak coś czasem mogę zerkać w telefon, bo tutaj mam pozycję. No po co wam to pokazuję, bo i tak nie widać. To tak, grupa A prezentuje się tak, czyli napastnicy, prawi skrzydłowi, środkowe pomocnicy, no i jeszcze cofnięci lewi skrzydłowi. W grupie B są środkowi obrońcy, Lazio po prostu, lewi pomocnicy i lewi obrońcy. Grupa C tak wygląda i w tej grupie mamy środkowych napastników, cofniętych prawych skrzydłowych, środkowych pomocników defensywnych i środkowych pomocników ofensywnych. Dobra, a grupa D tak to się prezentuje, mamy bramkarzy, prawych obrońców, prawych pomocników, no i przepięknych lewych skrzydłowych. Więc turniej fryteczki, możemy oficjalnie zacząć. Zaczynamy pierwsze spotkanie, zaraz się dowiem, jakie to drużyny. A to są napastnicy kontra środkowy pomocnicy. Ci zwykli, nie SPO ani SPD. No i tutaj pierwszy mecz wygrywają środkowi pomocnicy. No mogą się tego spodziewać. A jeszcze jedno, napiszcie koniecznie, kogo obstawiacie, kto wygra. Ja obstawiam osobiście środkowy pomocników defensywnych, bo po prostu tak myślę. Tylko nie piszcie na koniec odcinka, bo jestem pewien, że niektórzy tak robią. Gnoje. Ale dobra, lecimy do spotkania z, nie wiem, cofniętych lewych skrzydłowych z prawymi skrzydłowymi, no i 4 do 1. Środkowi obrońcy grają przeciwko lewym pomocnikom, no i zobaczymy, kto tu wygra. Ja obstawiam środkowych obrońców, byłem blisko, można powiedzieć. Lewi obrońcy mają free punkty raczej, bo grają z Lazio, a tu grają, no sami widzicie. No właśnie, 5 do 1, Marcelo, 3 bramki, Alba i Acuna. A teraz spotkanie środkowych napastników z środkowymi pomocnikami defensywnymi, czyli drużyna, którą ja obstawiam. Mam nadzieję, że wygra. No jak odpadną w grupie, to trochę byka ze mnie, ale mam nadzieję, że tak nie będzie jednak, chociaż dojdą do półfinału. Dobra, to jest mecz cofniętych prawych skrzydłowych z środkowymi pomocnikami ofensywnymi. No tutaj raczej wiadomo, no i nikt raczej nie jest zaskoczony. A tu mamy prawych pomocników z prawymi obrońcami, więc fajnie w sumie się złożyło i wygrywają prawi pomocnicy. No, liczyłem, że jednak tutaj może być inaczej. Kolejne spotkanie Manchester City. Może naprawdę chcę przeczytać. Pozycja, czyta mi tak nazwy zespołów. Boże. Ale bramkarze grają kontra lewi skrzydłowi. Jezu, trochę mi to zajęło. Nie oszukujmy się, no bramkarze nie mają szans. Zobaczmy, ile przegrają. Ej, przepraszam bardzo. Co się stało? 0-0? Okej, okay, Oblak mógł dobrze bronić. A wygrywają 3-1. Alisson, Courtois i Loris strzelają
obrońcy. Dobra, teraz mamy mecz cofniętych lewych skrzydłowych z napastnikami. No tutaj napastnicy na luzie raczej. No tak jak myślałem, Mbappe, 2 bramki. Teraz mecz pomiędzy środkowymi pomocnikami i prawymi skrzydłowymi. No i środkowi pomocnicy wygrywają. Pogba, 2 bramki. Tutaj mamy lewych obrońców, no i środkowych obrońców, więc tutaj, nie, tutaj lewi obrońcy muszą wygrać coś. No, proste, że tak, no. Tak, lewi pomocnicy mają teraz free punkty. Zobaczmy, czy im to się uda, bo może być różnie. Ale tyle mało brakowało tej. Mamy oczywiście naszych ukochanych środkowych pomocników ofensywnych, no i środkowych napastników. Zobaczmy. Żegnaj, adios. Dobra, kolejne spotkanie. Cofnięcie prawi skrzydłowi. To akurat jeden ze słabszych drużyn. I tutaj mamy wynik 2-2. A grali z środkowymi pomocnikami defensywnymi, więc chyba jestem pewien, że nie trafiłem, że oni wygrają i nawet nie wyjdą z grupy, więc beka ze mnie. Tutaj mamy lewych skrzydłowych i oczywiście prawych pomocników. Zobaczmy. Ja prawych pomocników, znaczy lewych skrzydłowych obstawiałem, wiadomo. Bramkarze, którzy zaskoczyli totalnie, grają teraz z drużyną taką jak prawi obrońcy. Świat wrócił do normalności. To jest napastnicy i prawi skrzydłowi, więc zobaczmy, jaki będzie wynik. No i 1-1. No i tutaj mamy środkowych pomocników, którzy wygrywają z jedną z najsłabszych drużyn, czyli środkowych. Nie, co ja z tymi środkowymi? Cofniętymi, lewymi, skrzydłowymi. Środkowi obrońcy mają free punkty. No naprawdę dobrze się im trafiło i muszę... Co ty robisz, człowieku? No i tego się bałem, no ale... Lewi obrońcy przeciwko lewym pomocnikom. Fajnie się złożyło i zobaczmy, tutaj lewych obrońców obstawiam. Dokładnie tak, to było łatwe do przewidzenia. A Marcelo strzelił? Kurde. No teraz walka o drugie miejsce w tabeli. Środkowi napastnicy i... Oczywiście cofnięci prawie skrzydłowi, ale tutaj no... Pff, szkoda gadać. Tutaj moi faworyci, czyli środkowi pomocnicy defensywni, którzy jeszcze nic nie wygrali. No i środkowi pomocnicy ofensywni. No to raczej już pewne, bo już się przekonałem, że środkowi pomocnicy defensywni nie są zbyt dobrzy, ale tutaj na szczęście remisują. Dobra, i mamy tutaj bramkarzy i... Boję się tego, że oni wygrają. Ostatni mecz w trzeciej kolejce. No i mamy naszych prawych obrońców, no i lewych skrzydłowych. I tutaj wygrywają, no ledwo lewi skrzydłowi. Dembele, Azad i Neymar mam wrażenie, że co mecz strzelają. Teraz lecimy do spotkania środkowych pomocników z napastnikami i zobaczmy, czy faktycznie środkowi pomocnicy będą aż tak dobrzy, że wygrają kolejne spotkanie. I chyba to są faworyci do wygrania tego turnieju, naprawdę, bo radzą sobie mega dobrze. Tutaj mamy raczej łatwe punkty dla prawych skrzydłowych. No tak jak myślałem, no. Cofnięci lewi skrzydłowi, no nie wątpię, żeby ktoś ich obstawił. Jeśli ktoś się taki znalazł, to jest szalony. Lewi pomocnicy są na drugim miejscu, więc myślę, że Juventus, znaczy lewi obrońcy i lewi pomocnicy mają największą szansę, żeby wyjść z tej grupy, no bo Barcelona przegrywa, remisując z Lazio, no trochę się pogrzebała, ale zobaczmy, jak wygrają teraz. Nie wygrali, ale remis nie jest zły. No i zobaczmy, czy Lazio powstrzyma kolejną drużynę. Mam nadzieję, że tak nie będzie i tak nie było. No Marcelo przestał strzelać, kurde. No tu w ogóle Loris na trzecim miejscu. Teraz dopiero założy niesamowity napastnik. Dobra, ale lecimy do spotkania w sumie takiego mega ciekawego, bo te dwie drużyny walczą o podium. No i zobaczmy, co tu się wydarzy i... No i środkowi napastnicy mogą jeszcze wskoczyć na pierwsze miejsce. Znaczy teraz skakują, ale zobaczymy, jak będzie na koniec grupy. No i zobaczmy, w końcu. Dobrze. I prawi pomocnicy wskakują na trzecie miejsce, albo nawet wyżej. Nie, na trzecie miejsce. Dobrze myślałem. No i teraz bramkarze niesamowici grają z lewymi skrzydłowymi i zobaczmy, jaki będzie wynik. 1-1. No więc... prawi skrzydłowi jeszcze walczą o te pierwsze miejsce, a napastnicy walczą w ogóle o wyjście i napastnicy chyba nie wyjdą z tej grupy, naprawdę. Loris na pierwszym miejscu. Co jest? Cofnięci lewi skrzydłowi ze środkowymi pomocnikami, którzy są świetni. Ej, Cazorla to środkowy pomocnik? Nie, SPO? Ciekawe. A tutaj, no, po staremu. Łatwe punkty dla środkowych obrońców, ale ostatnio sami widzieliście, jak to było, ale teraz tak nie było. No i środkowi obrońcy wygrali sobie na spokojnie i nawet Chiellini strzelił na skrzydło. I raczej tutaj znowu przegrają. No, hej, lewi obrońcy, faworyt jak dla mnie, naprawdę. Środkowi pomocnicy defensywni grają z środkowymi napastnikami i środkowi pomocnicy defensywni. Boże, jaka
Jezu, tyle się tego namówię, że to szok. Wygrywają 3-2 i jeszcze mają szansę wyjść, więc wcale mogłem tak mocno się nie pomylić. Zobaczymy, jak będzie na koniec. Wygrają sobie na spokojnie, dokładnie tak, więc znowu skakuję na pierwsze miejsce. Bum. Nie podoba mi się to, bo naprawdę wydaje mi się, że to przez te zmiany pozycji, a nie powinno tak być. Dobra, i zobaczmy, czy jeszcze prawi obrońcy powalczą. Jeśli teraz nie wygrają, to już w ogóle nie mają szans. Remis też im nic nie da, więc muszą to wygrać. A mi słuchawka wypada, a wygrywa, nikt nie wygrywa. No i niestety prawi obrońcy już na pewno nie wyjdą z tej grupy. No tutaj muszą wygrać, Oczywiście napastnicy, jeżeli chcą jeszcze wyjść z grupy. Ej, 5 bramek to dużo. A tutaj jeżeli prawi skrzydłowi zdobędą chociaż punkt, albo strzelą wystarczająco... Nie, to nic im nie da. Nie, no muszę zdobyć jeden punkt chociaż. Ale środkowi pomocnicy są póki co nie do zatrzymania i... No i chyba wiemy, kto wyszedł z grupy. Lewi obrońcy już zagwarantowali sobie wyjście z grupy, ale czy środkowi obrońcy wyjdą? Czy jednak Chelsea? Nie pamiętam, kto to jest naprawdę. No i dalej lewi obrońcy są nie do zatrzymania. No i teraz środkowi obrońcy muszą polegać na Lazio. No to pożegnajcie się z środkowymi obrońcami, bo to, no to nie może się udać naprawdę. Tutaj raczej pewne, no i pewne. No i wygrywają środkowi napastnicy, no myślę, że to zaskoczenie nie jest, ale cofnięci prawi skrzydłowi naprawdę tutaj... Ładnie zagrani. 3-2, szacu. No i środkowi pomocnicy defensywni to ważny mecz. Naprawdę, oni muszą się postarać. Błagam, żeby nie wyszedł na debila. Matuchno najdroższa. Kurbum. Moje obstawienie... Ej, no naprawdę, ej. Mam epidemię biedronek w domu. No już trzeci tydzień biedronki chodzą wszędzie. Aż mi przykro się robi. Więc zobaczymy. Tutaj walczą tak naprawdę o awans. No i lewi skrzydłowi no na pewno już wyjdą. Według moich obliczeń, ale mam nadzieję, że nie wygrają, bo naprawdę to jest chore, że oni aż tyle wygrywają. Dobra, choć jest zremisowany. No i wygląda to następująco. Dobra, i teraz mamy oczywiście środkowych pomocników, którzy świetnie sobie radzili i środkowych napastników, którzy aż tak świetnie sobie nie radzili. Zobaczmy, ja obstawiam środkowych pomocników i miałem rację. Miałem rację i naprawdę ładnie sobie poradzili. 3-1. Środkowi pomocnicy ofensywni, no i napastnicy. No i tutaj myślę, że po lewej stronie będzie pozytywny wynik, a jednak nie. Tutaj lewi obrońcy, którzy radzili sobie znakomicie. No i... ciągle ich zapominam. Lewi skrzydłowi. No i lewi obrońcy. Ej, naprawdę. Lewi obrońcy i bramkarze, moim zdaniem, na tym turnieju największe zaskoczenie. Dobra, i teraz bramkarze i lewi pomocnicy. Spinazzola na bramce, po drugiej stronie Oblak. Czyli dwaj wielcy bramkarze i Alisson strzela dwie bramki. No i zobaczymy, czy środkowi napastnicy się odkują i nie odkuli się, 2-2, no powalczyli, ale Griezmann dobrze strzela, naprawdę. No mówiłem, patrzcie, Griezmann ma 8 bramek. Ej, on nie może wygrać króla strzelców. Napastnicy, no i środkowi pomocnicy ofensywni, tu wszystko może się wydarzyć, bo w pierwszym spotkaniu było 2-1, a tutaj będzie wynik... Też 2-1, ale w karnych wygrywają środkowi napastnicy jednak. Więc fajny meczyk, lewi obrońcy, no i lewi skrzydłowi w poprzednim meczu 2-1, więc tu też może wszystko się wydarzyć. No ale znowu było 2-1 dla lewych obrońców i oni przychodzą dalej. Mnie to cieszy, mają herbik Juventusu, więc no, w serduszko i tak im kibicuję. I ostatnie spotkanie, czyli bramkarze. No i lewi pomocnicy, teraz już pamiętam. No i mam nadzieję, że jednak ci lewi pomocnicy wykluczą tych obrankarzy. Kurczaki. Dobra, i zobaczmy. Półfinał. Półfinał w turnieju pozycji, tak zwanym fryteczki. No i zobaczmy, w półfinale. Ale kto wygra, nie wiem. Mam nadzieję, że bramkarze nie wygrają, bo naprawdę mam wrażenie, że to wina tego, że pozmieniają im pozycję. Ale co miałem zrobić? Dobra, przechodzimy do spotkania. Środkowi, pomocnicy. No i nie, i napastnicy. Tu będzie ciekawie. 2-2 w pierwszym spotkaniu. I drugie spotkanie, lewi obrońcy, na których liczę, bo duet Alba i Marcelo muszą, no po prostu który z nich musi być najlepszym strzelcem, liczę na to. O, i tu też, nie, Marcelo. O nie. Pomocnicy czy napastnicy? I zobaczmy to. Zobaczmy to na własne oczy. No i środkowi pomocnicy jednak wychodzą. Napastnicy walczyli dzielnie, tutaj nawet Ronaldo strzelił, ale niestety tym razem mi nie wyszło. No i zobaczymy, bramkarze, czyli lewi obrońcy. No i jednak bramkarze, no nie, jak oni wygrają, to XD, naprawdę. Dobrze, że ja na początku odcinka nie powiedziałem, że nie ma szans, że oni wygrają. Wielki finał, środkowi pomocnicy, czyli Tottenham, no i bramkarze, Milan.
ciekawe, czy ktoś dobrze obstawił, chociaż na środkowych pomocniku obstawiam, że dużo osób mogło napisać właśnie tą drużynę, co ja mówię, nie wiem jak zawsze, ale zobaczmy, dobrze. Oni nie mogą wygrać, bo ja będę czuł problem w tym, że ja pozmieniałem im pozycję i oni grają lepiej, naprawdę. Mam nadzieję, że bramkarze nie wygrają. Bo będę miał z tym problem i będę na to patrzył i płakał. No i mamy wielki finał, znaczy jakby drugi wielki finał, ale zobaczmy. Ja zamykam oczy. Zamknęłem oczy i nie wiem w sumie czy już, ale już na pewno tak? Nie! I bramkarze wygrali cały turniej. Ej, naprawdę, no teraz będę się zastanawiał, czy to nie przez to, że zmieniłem im pozycję. No nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale nie no, nie dało się inaczej. Nie no, dobrze zrobiłem, nie piszcie, że źle zrobiłem, bo... To wy źle zrobiliście, że nie zostawiliście lajka. Nie, przepraszam, to było słabe, ale padło mi do głowy i musiałem to powiedzieć. Jak to wygląda? Najlepsi strzelcy. Na pierwszym Pogba, później Griezmann, Loris, Alba. No i dalej chyba nic ciekawego, więc przejdźmy do asystentów i tutaj tylko po 4 asysty. Tadić, Ederson, okej. Okay. Czyste konta. Oblak, Alonso, 4 as. Ja kończę turniej, dziękuję wam za odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. No bramkarze okazało się, że są najlepsze pozycje w FIFA. No, mimo takiego turnieju dalej w to nie wierzę. Mówi do was Skydum, więc na razie, cześć i czołem, yo, i piszcie propozycje na filmy. Dobra, teraz już siema. Idę swoją drogą, nie za kogoś na mową. Czasami wolę wołać ciszą. Ciszą mi śmową, cały oddaję siebie bitą. Bitą mi słową, czasami piszę smutny tekst, bo rany wolnie się gorą. Nie wiem, czy to ja patrzę ser, bo dużo dzieje się ziomu. Mam swoje recepty na lek, choć się nie zgadzam ze sobą. Ale to jest moje życie, nie zmienię się chyba nigdy. Kiedyś będziemy na szczycie i to nie przez głupie liczby. Mamy swój kraj.